zrobiła rzeczy, bo ją w jednym miejscu zebrane wszystkie fotografie. Parafia przygotowuje to muzeum poświęcone wielokulturowości religijnej w Kocku na przestrzeni wieków. Zbieramy materiały, wiele rzeczy mamy już. No troszkę jeszcze potrzeba funduszu, żeby przygotować wnętrze, to znaczy gabloty wystawowe, oświetlenie, tam jeszcze ten krawędź zrobić. Wiele ciekawych rzeczy już zebraliśmy. To, co mamy w parafii, to mamy. To trudno będzie wystawić na przykład księgi historyczne urodzin, zgonów sprzed 200 czy 300 lat, bo wiadomo, że w tym miejscu mogą być narażone na różnego rodzaju sytuacje takie niebezpieczne. Ale nie tylko te rzeczy, które mamy w parafii, ale również wiele rzeczy w ostatnim czasie zostało nabytych. Wydaje mi się, że w niedługim czasie będzie można przynajmniej zobaczyć w jakimś innym miejscu te rzeczy, żeby w ten sposób zdopingować nas wszystkich do tworzenia tego, co jest związane z religijnością na terenie naszego miasta, na terenie naszej parafii. No Bóg zapłać za to wszystko.